Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, no widzimy się po raz kolejny już w grze Hammerting. No i cóż, tak słowem wstępu powiem wam tylko tyle, że gra jest totalnie zbugowana. Zauważcie teraz jedną rzecz, jak będę przejeżdżał przez całą naszą listę krasnoludów. Zauważyliście coś szczególnego? Żaden, podkreślam, żaden z krasnoludów nie ma kobiecej pozycji. A co to oznacza? No, powiem szczerze, pokrótce oznacza to mniej więcej tyle, że gra błędnie zapisuje, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą. Albo zmienia te portrety błędnie pomiędzy wczytaniami. Nadal rejestrując, kto był mężczyzną, kto był kobietą. Tym samym nie będzie achievementa. Głównie dlatego, że właśnie, no, namieszałem z tym po prostu, kogo rekrutowałem, jak rekrutowałem, tak dalej. Ale tak, w sporej mierze jest to spowodowane właśnie tym, jak sama gra to przedstawiała. Dobra, mniejsze z tym. Po ostatnim odcinku dziś kontynuujemy naszą rozbudowę tutaj po to, by zmniejszyć poziom wody. Tak, wiem, dziwnie może to brzmieć, ale no, musimy to zrobić po to, żeby ewentualnie kiedyś się pozbyć tego głupiego gluta. Więc nowy poziom wody optymalny byłby gdzieś tutaj aż, więc ten, dużo roboty. Ale cóż, trzeba to trzeba. Byleby tylko móc spokojnie sobie łowić rybę. O, i przy okazji właśnie te groty się powiązały, więc jak jeszcze przy tym jesteśmy, to szybko zlecę im wykopanie co bardziej widocznych złóż miedzi. Dobrze, że tutaj też są. To od razu rusztowanie poszerzymy. I no, jak będzie już poszerzone rusztowanie, to od razu to zobaczą, to niech próbują chociaż wykopać. Jak wiadomo, miedź się zawsze przyda. No a tak, takie kopanie, możliwe, że też ta wiedza o górze będzie nam przychodzić czy coś, więc nie ma co narzekać. No i dobra, jeśli chodzi o jakieś dzisiejsze większe plany, poza tym odwodnieniem, że tak to trochę sucharowo nazwę, a to nie ma niczego szczególnego, więc no. A i teraz tak, jaka to sytuacja? Z tego co widzę, nie ma żadnych problemów, więc tak, tutaj nie musimy się tym przejmować. Nie ma niczego takiego super szczególnego, co musimy im sprzedawać. Żelazo blacha? To? Stop, chwila. No nie mamy żelazne blachy. Ciekawe. Ale mniejsza, dobra, jakie są misje? Kup 5 drewna. Oczywiście nie macie 5, ale wezmę cały, który macie. Jest bardzo korzystne. Gazę też mogę wziąć. Nasiona górskiego jęczmienia też wezmę. I powiedzmy, że porosty też, no nie wiem po co mi, ale tak wezmę. Okej, z tego co widzę, tam jakieś dwie armie się tłukły ze sobą. I w sumie, jak już jesteśmy przy tym wszystkim, to chyba nasz stał moment, w którym przydałby się chociaż raz na jakiś czas stawiać takie piękne lampki. To by to właśnie nasze królestwo nie było takie ponure i ciemne. I tak, wiem, że to nie jest to wszystko wspaniałe, co bym mógł zrobić. Prawa. Algi chyba muszą być pod wodą, więc algi jeszcze hodować nie będziemy. Ramowy król. To są jakieś chyba mocniejsze gluty, no ale dobra. Dobra. Jak tam sytuacja? Poza tym, że chyba tych lamp będzie brakowało. Okej, w sumie jeśli chodzi o te lampy, to można łatwo to rozwiązać. Ma ilość w siedliszczu. Zawsze niech będzie jedna lampa przygotowana. Dobra. W ten sposób będziemy mieć gwarant, że jak będzie trzeba, to ta lampa będzie, więc jakieś te latarnie będzie można spokojnie dostawiać. I co tu się stało? Nie ma wyposażonego produkcję kucharskie. O. A no tak, nikt nie jest przygotowany do kucharzenia. A więc tak, nie handel z nadziemiem. Ja to nie myślę totalnie. Księgi nie. Giełda zadań, dobra. Kto tutaj jest najlepszym kucharzem?
Naszych wszystkich możemy wykluczyć z gotowania. Wszystkich poza tą dwójką. To w te albo... Gwynevela, czy jakoś tak... Gwynevela, okej. Okay. Nie, masz górnik i metalurg. Oraz oczywiście gwardzista, ale to ma każdy. Teraz zobaczmy, jak ty masz to w swoich innych preferencjach. O, dobra, strasznie dla mnie, ale tak. Ty jesteś idealnym transportowcem. Dobrym kamieniarzem. To można ci już odjąć. To też można ci odjąć. Ciężko będzie ci to jakoś zlecić. Więc tak. Natomiast jeśli chodzi o naszą tutaj towarzyszkę, ja mam tego otwierać. Jest w czymś wyjątkowo super dobra. A, z tego co widzę, jest porządnym kowalem. Ale w górnictwie nie robi najlepiej. Więc postanowione. Postanowione. Mamy naszego kucharza. Nasza jedna chyba z kobiet, które zmieniły płeć. I tak, wiem, że może to dziwnie brzmić, ale... Prawda jest taka, że tak... Tak to trochę wygląda, bo chyba to było jedno z właśnie... żeńskich krasnoludów, który teraz ma męską posturę. To sugeruje najłatwiej właśnie zmianę płci. Albo bugi gry. No, obstawiam oba naraz. Ale no... Oficjalnie właśnie zostanie naszą... Znaczy, po prostu będzie kucharzem. Okej. A to ma tyle. A to ma połowę. Coś ciężko mi w to uwierzyć. Podwójną długość ma kładka. Okej. Do miedzi ma mostek, a kładka... Tak samo. A, ale chyba jest cieńsza? Tak, chyba cieńsza, ale dobra, mniejsza o to. Nie ma co się tym przejmować i cyk, tutaj nie się dają, więc zrobimy to w standardowy sposób. Nie chcemy tego. Anulowanie, dobra. Dobra, szybko. A, od... Halo? Co jest? Próbuję spokojnie sobie ustawić, a on to skacze non-stop. Co jest mocno nie tak? Nie wiem, się to jest wina tych grzybów, to się wkurza, ale dobra. Dobra. Jakoś to i tak ogarniemy. I dobrze. Jak jeszcze przy tym jesteśmy, to widzę, że tutaj już zaraz dokopiemy się do wody. To nie wiem, jak... Tak szczerze powiedziawszy, czy jest dobre, czy złe. W tym wszystkim, ale dobra. Nie będę narzekał i tak. Okej, wszystko już zebrane. Więc tak, teraz tutaj tak, tak. Tak, raz, dwa, ładniutko. Jak to będzie teraz ogarnięte, to jakoś dam radę. Okej. W tym warsztacie nic nie tworzymy, bo nie ma co w sumie. Tutaj worki triagarza trzeba będzie zrobić, jak tylko zdobędziemy tkaniny. Czy tu potrzeba czegoś? To materiał, tak. Kanina chyba jest rodzajem materiału. Ja znam się, wiecie, na logice tej gry, więc ciężko mi powiedzieć, ale... Na logikę światową naszą, to raczej tak, czyli tkanina jest materiałem. Niestety, wiecie, jednak gry często nie posługują się logiką świata rzeczywistego i może z tym być różnie. Nie? Jakieś? A, dobra, młoty. Tak, młotów to jeszcze nie aktualizowałem, to prawda. Młotów nie pilnuj. Dościowo.
Powiedzmy nawet... Nie, dobra, nawet niech stracę, zrobię 6 tych młotów. Jakoś to będzie. A teraz tak, gdzie to jest? Młot kowalski, co prawda, bo innych młotów nie możemy. Ale tak i tak lepszy to niż żaden młot. I dobra. Tutaj jakoś to na spokojnie się ogarnie w swoim czasie. Sytuacja. Spokój ogólny u nas w siedliszczu. Z tego co właśnie. Ja tutaj nie skarżę na nic, co jest najważniejsze. Zdecydowanie za mało krasnoludów względem tego, co powinniśmy ogarniać. A, dobra. I właśnie może jeszcze warto będzie zobaczyć jakieś tutaj priorytety, jeśli chodzi o kwestie innych rzeczy do zrobienia. Z tego, co widzę, jak patrzę na te wszystkie tutaj, to zdecydowanie ziarno i młynarstwo pozwoli nam suchary robić. Suchary, fajna sprawa. Będzie można robić takie gorsze pewnie jakościowe, ale... I tak, dostatecznie dobre surowce dla naszych krasnoludów. Jest surowce, żywność raczej, przetworzoną, bo wiecie, no nie chciałbym, żeby nawet w najgorszych chwilach musieli żreć grzybki. A na szczęście, jak widać, mamy kucharza, który... A ja wybaczę ten kaszel. Ale tak, no niestety się zdarza ostatnio dosyć mocno. A jeszcze po prostu nie ozdrowiałem do końca. Już tak jest dobrze i... O, akurat mi się odnowiło. Rzeczy to tak, szybko to bierzemy. Chmiel też wykupię, bo nie, gazy też. I dobra. Co ciekawe, mimo tych wszystkich sytuacji, nadal to jest jedyne miejsce, z którym możemy handlować. Nie ukrywam, jest to trochę smutne, głównie dlatego, że... Gdybyśmy mieli więcej miejsca, szybciej byśmy mogli to wszystko wykupywać, handlować, wybierać, tak to... Niestety, powolutku, prawie nigdy tego nie ogarniemy. A niestety rzeczy pokroju skóry i tym podobne są ciężko dostępne u nich. Okej, rozbiórka, bo nie potrzebujemy tego akurat. A jak tam sytuacja? Bo jeszcze nikt nic nie zrobił, dobra. To nie ma co się przejmować. A może warto to tak zostawić, albo... Pompę ręczną? Nie, pompa to chyba nie ma sensu. A jeszcze się pomyśli. Dobra. Niemniej jednak... Całego? A, pewnie jeszcze... Nie odebrał. A nawet jeśli to tak. Niedługo nie wszyscy będą nosić młoty, więc nie ma też takiej też potrzeby. I dobra. Tutaj są tam dosyć ładna jaskinka, to też postawimy lampę, żeby trochę tu rozświetliło. Po czym prosiłbym o przekopanie, chociaż tak z tyle terenu. A to w sumie mogę na razie wykasować. Wiecie, chcę mieć pogląd na to wszystko. To najważniejsze w tym miejscu? Miejscu rusztowania na sam dół. Żeby mieć też kolejne miejsce transportowe ewentualnie. I w kwestii rusztowań to też tutaj na górę można w sumie postawić takie ładne. Są w sumie brzydkie. I rozkaz pozbycia się tamtej brzydkiej maszkary. I dobra, jak to jeszcze sytuacja wygląda? Okej, z tego co widzę, nie wiem jakim cudem, ale chyba drugie też to tutaj właśnie całe, jak to się nazywa, no. Oskurowanie przyszło. Teraz tylko musimy pozdobywać dużo drewna i materiałów. Jak to zrobimy, to powinno być super pięknie, ładnie. Krasnoludy powinni być zadowoleni. Nazywa wygód, który staram się im oferować. Ale dobra, gra się zapisuje. A my nadal w sumie nie mamy nic do zrobienia takiego wyjątkowo. Tego kloca nadal pewnie nikt nie wykopie.
Okej, rozkaz nie jest traktowany jako niewykonywalny, więc to zawsze coś. Ale i tak, niepokojące jest to, że... te gluty się tak głupio pojawiły i... Wiecie, przez tak, co tu wygląda, to dosłownie straciliśmy okazję do łowienia ryb, chyba jedyną, którą mieliśmy póki co. No ale dobra. Potem by się tym wszystkim przejmował. O, nie proszę, świeci lampa. Dość ładnie, nie jest to może jakieś takie super jasne światło wszędzie, ale wystarczająco dobre. Jak na razie. Mam tu też wspaniały posąg. Teraz też jest oświetlony i dobra. Nadal. Nie ma tych materiałów. Jedyne naprawdę, co mi tak przychodzi do głowy, to jest tkanina. Do tkaniny potrzebujemy włókien. Jedyne włókna, które mi teraz przychodzą na myśl, ewentualnie, które byśmy mogli próbować jakoś osiągnąć, to są te... z ogona trolla. Po czym mamy nasiona tego ogona trolla całe? Okej. Okej, dobrze, dobrze. A są jakieś jeszcze inne wyjątkowe informacje? Nie. Ale dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Tego, co widzę, to niestety... nie mamy jako tego nasion ogonu trolla. Trzeba się obejść bez tego. O, przy okazji odkryto nowy biom. Co my tu mamy? Lód, zamarznięte bostkowie. Dobrze. Okej, krasnoludzie się biją. Oczywiście uderzałem włócznią. Jakby nie można było z nim wysłać inne animacje. Dobra. Kwiat zabójczego ziela, owoc zabójczego ziela i inne takie badziewia. Ale no, najważniejsze, że się udało i dostępna wiedza. Okej, czyżby w końcu? Tak, ziarna i młynarstwo. Dobrze. W takim wypadku zrobimy to sobie. Wcześniej mówiłem, że mam zamiar zrobić... jęczmień, mroczna pszenica. Dobrze. Więc... tak, zacznijmy od żyznej ziemi, którą szczerze pociągnę nawet aż... a, może nie dotąd, a tu. Nie, to nie ma sensu aż tak daleko. Najłatwiej żyzną ziemię będzie... tego miejsca, gdzie jeszcze spokojnie można potem dwie kratki wyżej to zrobić. Tutaj już będzie ciekawe, więc dobra, dotąd, że znam ziemię, ogarniemy jakoś. Jeśli trzeba będzie jakoś inaczej zrobić jeszcze później, a póki co jeszcze tak tutaj jemy. I coś się posadzi w tym wszystkim. Na spokojnie później. Dobra. Zobaczymy, jak im pójdzie. W sumie mogę nawet przyspieszyć na razie na najszybsze tempo. I niech zajmą się tym wszystkim, co im tam pozlecałem, bo nie ukrywając, trochę do zrobienia mają. Mam. No, nie za bardzo chcą pracować, więc to jest też takie trochę smutne. Handel z nadziemią przy okazji. Ja, oczywiście. Dobrze, skóra się przyda. Dostępność wiedzy, co znowu? Techniki obróbki drewna, no w sumie to bym mógł niby wziąć, tylko czy to jest aż takie potrzebne? O! Wezmę, bo te grzyby drewniane, to mnie zaciekawiło. Nie mamy pewnie żadnych zarodników, ale... ale, no właśnie, ale warto spróbować, więc zobaczmy, jakie informacje o tych grzybach. Grzyby z ziemi można ograniczyć i kontrolować zbiory dzięki farmie. Dobra. Jeśli chodzi o te grzyby, to posadzimy je później gdzieś. Na razie się tym nie przejmujmy wszystkim. Jeszcze miedź tutaj znaleźliśmy. Fajna sprawa. A to nie.
Aż kiedy oni tutaj pracują, a przestarzały wyposażenie. Ale chyba jeszcze przestarzały. Zatrzymajcie się na chwilę. Nie. Tutaj może ten miecz być uznawany. Okej, jeszcze ten młotek potrzeba. Ale z tego co widzę, to już chyba tylko jeden młotek. Dobra. A ewentualnie tam się ten jeden, jedyny dorobi, ale... No nie jest aż taki chyba teraz istotny. No i więc tak. Rom. Widzę, że tutaj się dzieją różne rzeczy i teraz tak... Żeby nie było tego za dużo na razie, to zrobimy tak. Wyjdzie ten jęczmień, a tutaj... Okej. Powiedzmy, że na razie tyle. Starczy nam nasion? Dobra, wystarczyło, więc... Można jeszcze tak spróbować. Na ile starczy, na tyle starczy. Na ile... Jak nie starczy, to nie starczy. Okej. Dobra. I teraz... Składuj kiełkujące nasiona górskiego jęczmienia, albo składuj górski jęczmień. Tutaj mamy... Powiedzmy, że jeśli chodzi o górski jęczmień, to powinno być 6. A i to utrzymaj... Ile? Liszczu? W jakim budynku? Nie, w siedliszczu. 6 górskiego jęczmienia. A nasion zawsze musi być... Zaraz policzymy ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Oficjalnie 9, dobra. 6 jęczmienia. 9 nasion. Mam to mniej więcej ogarnięte. Jeśli chodzi natomiast o morską pszenicę, nie muszę niczego przyjmować, łatwo ją zyskać. Zasadzam resztą po prostu pszenicą i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dajemy tyle dokładnie, ile tutaj rośnie, więc 9. No, zmieniamy typ oczywiście na tym. I okej. Nasz farmer jakoś powinien sobie z tym poradzić. A w międzyczasie, bo oczywiście jak zwykle zignorowałem trochę inne rzeczy. A rusztowanie tutaj budujemy. I zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. A póki co zostaliśmy zaatakowani. Nawet nie wiem gdzie. Ale wygląda na to, że sobie poradzili, więc super. I teraz tak, gratulacje, zostajesz właśnie przygotowany już do wojny całkowicie. Nie wiem co w sumie, co mogę powiedzieć. Nawet nie wiem co byłoby najlepsze, więc jeszcze się wstrzymam. Ale dobra, spowolnijmy trochę, żebym spokojnie ogarnęli co w swoim tempie. Wszystko super, tylko no, naprawdę nie wiem co zrobić z tym, żeby... Krasnoludzie. Bali się w sumie. Biały, których... Nawet nie wiem, czy potrzebuję, ale... Po są, to wiecie, aż żal nie wziąć. Bo mogą się okazać bardzo przydatne później, więc... Po prostu kopcie sobie tutaj. Walne rozkazy. A, to jeszcze tutaj brakuje, dobra. Andal z nadziemiem, czy mam coś ciekawego nowego? O, możemy to wykupić w sumie, czemu nie? Drewno też możemy wziąć, czemu nie? I tak. Chyba niczego szczególnie ważnego teraz nie mamy do zrobienia, więc... Pierwsze, co bym chciał teraz osiągnąć, chyba to będzie piwowarstwo, żeby...
Ewentualnie móc właśnie jakieś już miody pitne, czy piwo nawet robić. A, i jeszcze ostatnia kwestia. Ustawimy też miód. Był utrzymywany w siedliszczu. Powiedzmy zawsze 5 sztuk. Ale zaczynaj przy... Ten to sposób mamy przygotowany. Kolejne kwestie takie ważne. Aha. I dobra, jakoś to będzie. Jakoś to musi być. O nie, to nie jest potrzebne. Nie wiem, co to do końca daje, ale niech będzie. Zawsze jakieś coś. Tu proponuję tego typu. Dobra, niech będzie to w sumie. Miałem się niby wstrzymać, ale jak już tym myślę, tak dalej. Biorę po prostu co popadnie i jakoś to będzie. Naprawdę, no, to nie jest trudne. I muszę przyznać całkowicie, osobiście, szczerze, fajnie się gra. Tylko smutne jest to, że tak niewiele się dzieje i w sumie przez większość czasu ja po prostu muszę obserwować, czekając na to, że coś się stanie. Dobra. Okej. Skoro już przy tym jesteśmy, to teraz tutaj możemy zacząć kopać tunelik. Powoli, powoli, żeby wodę tam odciągać. Coś może z tego wyjdzie. Tego co widzę, kasnodą to problemu nie robi. Bo nadal mogą spokojnie oddychać tutaj. Temu klockowi. Woda nie wpływa aż tak mocno, więc tak. Poziom wody się obniża? Obniża. Bardzo niewiele oczywiście, ale obniża. Później ewentualnie można tu jeszcze jedną kratkę wody dokopać. I wiecie, co to nam da? Idealne miejsce na farmienie glonów. Alg, czy jak to tam się nazywa. Ale tak. Ważne, że jest okazja. No. Ja rozumiem. Chyba bym się kasnął zbagował tak jakoś tak poważniej. Okej, okay, odbagował się. Super. O nie. To jest złe. Ja to zrobię, ale to jest złe. I ja to z pełną medytacją mówię, to jest złe i nie powinienem tego robić. Zaraz zaleję sobie tunele całe wodą po prostu. I tym samym też wysuszę tamto całe, ale... Tak. Będę jakoś tych glutów. Aż... Chwila, czy to jest coś złego? Niekoniecznie. Można coś fajnego z tego wyniknie. Ale ciekawa sprawa, że to też blokuje przepływ wody, chociaż moim zdaniem na logikę nie powinno. I dobra, widzę też tutaj zajączka, jakiegoś lisa, innego zajączka. Takie zwierzyny, no to spożądane po prostu zdobyć dla każdego krasnoluda. Idźcie szybko, póki tam jeszcze powodzi nie ma totalnej. I w sumie, żeby jeszcze trochę tutaj sobie urozmaicić, skopcie tak, żeby to jeszcze tam spadało. Co? Mają tutaj tego? Co? Okej, dobra, rusztowanie. Nie wiem czemu tak. A no i nagle nie mają problemu z tym, że... Okej, dobra, oni są naprawdę dziwni. Wow. Piękne to. Później stamtąd będziemy musieli to przelewać jeszcze gdzie indziej, ale dobra. Ja, co wy nie macie nic do roboty, że tak to stoicie? No to w sumie wygląda. Dobra, tak, nie macie nic do roboty, to proszę, zajmijcie się szybko tą dwójką dziadów. I tak, jeśli nie możecie tam w żaden sposób logiczny dojść, to zaraz wam piękne dojście zrobię. Tak, tutaj. Żeby jeszcze nie było problemu, to kamienny mostek. Tak, tutaj taki ładny mostek, jakoś to wyjdzie. A, jeszcze lis, oczywiście. Jakoś te skóry powinny zostać też dostępne teraz, bo w sumie teoretycznie powinny ich trochę leżeć. Teraz tak, spowalniamy tempo znowu, zobaczymy co mamy w handlu z nadziemiem.
Tylko drewno, szczerze, z takich wartych uwagi rzeczy. Akurat toczy się tu wojna. Teraz będziemy musieli sprzedawać im znowu bloki, żeby się naprawiali. Ale dobra, zrobimy to. Czemu by nie? Co? O nie. Żartujecie? Nie żartuję. To jest najgorsze. Naprawdę nie żartuję. Cały swój most niszczyć, dlatego że ten kastlant w nim utknął. Ej, ta gra jest po prostu czasem piękna ze swoimi bogami. O, dobra, mniejsza. Zostawimy tu teraz kładkę dla pieszych. Widać, że woda tam jeszcze spływa jakoś, ale się tu kończy. Okej. Okay. Prawdziwe nowe bajor wodne będzie tutaj. O, bez kolejny glutek, to też... ciego. Póki jest okazja i tak. Myślę, że naprawdę przyjemnie się gra w tego Hammerthinga. Brakowało mi gry trochę tego typu, jak miałem przerwę po części od tego wszystkiego. Ale tak, najgorsze w tym wszystkim jest to, że w przeciwieństwie do innych gier tego typu, jak no chociażby flagowe, czy w sumie najbardziej flagowe, Oxygen Not Included, Hammerthing momentami wydaje się naprawdę pusty. I tak, smutne to. Bardzo nawet same. No nie wiem, co z tym zrobić. Żeby nie było. Nie będę w żaden sposób implikował, że to jest zła gra, czy narzekał na to. No po prostu to jednak. No to jednak czasem ma jakieś takie błędy, braki. A i właśnie jeszcze taka jedna rzecz, jak woda i tak niestety. Amen. Została wylana i tak dalej. Możemy jeszcze drewniane kładki tutaj zbudować, chociaż drewniane... Wow, w drewnie dużo. Ja nie będę tego żałował, ale... Tak, będę żałował. Powiedzmy, że tak jednak, żeby... Nie żałować tego za chwilę, to... Jednak zrezygnujemy z drewnianych, zbudujemy... Kładki dla pieszych, takie standardowe już dalej. Wiem, że tamte byłyby ładniejsze, ale no... Żeby nie żałować drewna, które możemy kupywać niby, ale i tak jest go niewiele. Podsumowanie roczne? Nasi dziwni odkrywcy puścili się daleko w głębinę, okej. Do góry nasza wspaniała kolonia zakopiła w nas... Okej, nie wiem, o co chodzi. Podsumowanie roczne, jakieś takie chyba takie... Że właśnie rok minął z takiego czasu w świecie gry. A my nadal nic nie zrobiliśmy w sumie. Bo tak mało dostaliśmy nagrody za to jakiejkolwiek, że no... Tak by to sugerowało. Ty, mój drogi towarzyszu Krasnoludzie, czy masz tutaj cokolwiek ciekawego do zrobienia? Nie, więc dostajesz to. Byle być wytrzymalszym, nie ginąć tak szybko i co, brak napojów. Woda musi być priorytetem numer jeden w tym miejscu. Przynajmniej dopóki nie będziemy jakiś alkoholi robić. Wydaje mi się, że w sumie ostatnio co nam zostało teraz, to już tylko i wyłącznie... przygotować kastę. Dlatego, żeby już lada moment zacząć robić specjalizację. Powiecie, no, nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie, ale tak na tym, że każdy robi wszystko, to daleko nie zejdziemy. Chociaż nie lubię tak czas się rozwodzić nad tym wszystkim, to chyba trzeba będzie. No i będę musiał właśnie zrobić już takie mocne wyspecjalizowanie, typu zabrania się temu i temu, powiedzmy, kopać tego i tego, pracować przy tym i przy tym. Nie wiem, że może to się wydawać głupie z perspektywy takiej bocznej, no ale tak, trzeba to trzeba. Okej, okay, chyba nie ogarniam, o co chodzi z tym zamarzniętym pustkowym, ale okej. Okay.
Mam 6 na 20, jakby to było jeszcze więcej tego być. 6 pól, to jest zaskakujące, po prostu mamy tego bardzo dużo. Ale dobra, mniejsza, co mi tam to interesuje. Skupmy się szybko na tym. I... a, myślę, że tu grzyba mamy, tego drewnego. Tak, drewnego, drewnianego, no ale niestety wyszło jak zawsze. I dobra. Oni niech sobie tutaj spokojnie kopią i wiecie co, w sumie mam te 30 parę minut. A jako, że i tak nie za bardzo wiem co robić ze sobą tutaj dalej w tym odcinku, to może na tym zakończymy. Następnym postaram się przygotować lepszy plan, a póki co tyle w sumie, więc dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się mimo wszystko podobało. Jeśli nie rozgrywka, to chociaż moje paplanina. I cóż, trzymajcie się i hej hej!